Dzień dobry. Ziołowe minutki z bzem, a właściwie z kwiatami bzu czarnego. Choć same kwiaty mają piękny kolorek ekri, to jednak mówimy bez czarny. Może nie każdy wie, jak wygląda krzew z liśćmi, ale jak już zaczyna kwitnąć, to i zapach, i kwiaty jest bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny przez każdego. U nas jeszcze nie kwitnie, choć już się przygotowuje, więc warto przygotować się samemu do zbiorów i pomysłów, co byśmy chcieli z niego zrobić. Kiedy zbierać czarny bez? Oczywiście wtedy, kiedy kwitnie, ale co jest ważne, żeby na baldachach nie wszystkie kwiatki były rozwinięte. Oczywiście muszą być tego koloru ekri, jeżeli są już takie zbrązowiałe, to się nie nadają, bo też straciły swój cały pyłek. Właśnie tam znajdują się te związki, te substancje, na których bardzo nam zależy w tym pyłku. Jak więc zbierzemy już, bardzo delikatnie układając do kosza podczas zbiorów czy papierowej torby, to w domu rozłóżmy białe prześcieradło, biały arkusz papieru i delikatnie rozłóżmy wszystkie baldachy. Po co? Po to, żeby później ten pyłek, który wysypie się z niektórych kwiatów, delikatnie pędzelkiem zebrać i przesypać do słoika, do którego wsypiemy kwiaty, które po wysuszeniu z tych gałązek obrywamy delikatnie, oddzielając od łodyżek. Pamiętajmy, nie jemy surowego bzu, ani owoców, ani kwiatów. Tak? Ja powiem tylko jeszcze, że jak smażymy kwiaty czarnego bzu, przeważnie trzymając za ogonki i tam są te gałązki, to nie jedzmy tych zielonych gałązek, one nie do końca mogą być dosmażone, bo kwiatki smażą się bardzo szybko, żebyśmy nie dostali rozstroju żołądka czy biegunki. Jeżeli chcemy taki czarny bez w cieście naleśnikowym podawać dzieciom, to lepiej oberwać te kwiatki i wymieszać po prostu z ciastem naleśnikowym. Czarny bez kiedyś rósł przy każdym domu. Nazywany był lekiem biednych, apteką biednych, na tak wiele dolegliwości pomagał. Dzisiaj najczęściej stosowany jest przy chorobach gorączkowych, czyli mamy przeziębienie, grypę, kaszel, ale też przy chorobach reumatycznych, przy zapaleniu pęcherza. Jest to bardzo dobry środek, też napotny. No, dzięki poceniu się obniżamy gorączkę. Syrop znany nam. Ja też jeszcze mam jeden słoiczek. O smażeniu powiedziałam, skupię się na nalewce. Dodam, że czarny bez stosowany był już w czasach antycznych. Na wschodzie do dzisiaj pozostał zwyczaj kłaniania się krzewowi czarnego bzu i dziękowania za to, że można było pozyskać jego kwiaty. Nawet mówiono do niego, zacytuję, święty bzie, weź moje bolenie pod swoje zdrowe korzenie. Tak? Piękny zwyczaj, jestem nim zachwycona. Możemy o tym przeczytać w książce pani Magdaleny Gorzkowskiej. Tak? Tutaj pokazuję. Zioła, jak zbierać, przetwarzać i stosować. Bardzo proste opisy, bardzo proste przepisy. Jak zrobić taką nalewkę, żeby mieć na podorędziu w razie właśnie grypy, przeziębienia, gorączki, kaszlu, albo chcemy dla smaka, albo zmarzliśmy i chcemy dodać sobie do herbaty. No tutaj została mi końcówka takiej nalewki o pięknym kolorze, jeszcze piękniejszym zapachu, ale do tego potrzebujemy 25 baldachów czarnego bzu, jednej cytryny, dwóch limonek, pół kilograma cukru, dwóch szklanek wody, pół litra spirytusu i łyżeczkę korzenia arcydzięgla. Jak przygotować taką nalewkę? Obcinamy te łodyżki, z którymi żeśmy zebrali, układamy te baldachy same w słoju, przekładamy plastrami cytryny, którą wcześniej wyszorowaliśmy i odpestkowaliśmy. Ona zostaje w skórce. I teraz gotujemy tą wodę z cukrem, tak żeby zrobił się syrop. Czekamy, aż wystygnie i zalewamy nasz bez z cytryną. Czekamy 10 dni, ale pamiętamy, żeby codziennie mieszać. Po tych 10 dniach bierzemy drugi słój, gazę, pieluchę tetrową i dokładnie przecedzamy, żeby tam się nic do tego nie dostało. I teraz dopiero dodajemy spirytus, dodajemy sok z limonek i dodajemy tą łyżeczkę korzenia arcydzięgla.
No, kto zna litworówkę, to wie, jaki ma cudowny zapach, aromat. Ja powiem jeszcze, że arcydzięgiel, korzeń arcydzięgla litwora stosowany jest przy infekcjach z dużą ilością wydzieliny, z dużą ilością śluzu. A więc tutaj bardzo będzie nam w naszej nalewce z kwiatów bzu czarnego pasował. I jak już tak zalejemy, odstawiamy na 6 tygodni i czekamy, aż pięknie nam się wyklaruje. Dopiero wtedy zlewamy do butelek i cieszymy się pysznym smakiem, a stosujemy wtedy, kiedy potrzebujemy w razie gorączki, grypy, przeziębienia. Na zdrowie, smacznego i do zobaczenia!